Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Maku i dzisiaj, moi drodzy, można już oficjalnie powiedzieć, że zamieszkaliśmy w Gdańsku. Jako, że obiecałem film z wprowadzki, no musiałem dotrzymać słowa. Także, moi drodzy, to jest właśnie ten film, w którym opowiem mniej więcej o samej przeprowadzce, no i ogólnie trochę poopowiadam. Ale zanim do tego przejdziemy, moi drodzy, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, żeby was kolejne filmy nie ominęły. A filmy, które mogę już zapowiedzieć, to na pewno film z pierwszego dnia studiów oraz film z pewnego wyjazdu. Kto obserwował mojego Instagrama, ten wie, o co chodzi, wie, o jaki wyjazd chodzi. Także, moi drodzy, czekajcie, bo będzie warto. No i obserwujcie Instagrama, jeżeli chcecie wiedzieć wcześniej, co tam się będzie szykować i co się dzieje ogólnie u mnie. Poza tym zostawcie pod tym filmem łapkę w górę, żeby wiedział, że wam się podoba i też taką dla zasięgu po prostu, żeby ten film dotarł do jak największej liczby osób. A w tym też bardzo pomoże zostawienie komentarza. Także możecie napisać komentarz, w którym mieście mieszkacie albo chcielibyście w przyszłości zamieszkać. U mnie Gdańsk to zawsze był lider i takie trochę mini marzenie się spełniło. Śniadanko, takie trochę gówniane, ale przynajmniej dobre. Wow, jakieś tu biedronki latają. Ogólnie mam jakąś mini, taką mini plagę biedronek azjatyckich i one lubią się czepiać okien i to jest ten problem. I tak trzeba się pilnować z tymi oknami, żeby tutaj gdzieś nie wpadły, bo lubią się też kryć pod żaluzjami. Także, no nie wiem, nie spotkałem się z tym, no ale teraz już się spotkałem. Przeprowadzka to nie jest prosta sprawa. To nie. O czym się trochę przekonaliśmy właściwie się o tym, jest trochę noszenia. Chociaż i tak mamy windę tutaj w bloku. O, to jest plus tego bloku. Znaczy ogólnie to osiedle jest zajebiste moim zdaniem. I naprawdę fajne mieszkanko trafiliśmy. W bardzo nowym budownictwie, także naprawdę jest dobrze i warunki są naprawdę świetne. I jest też winda. Mamy też garaż podziemny, więc no nie jest tak źle. Złożenie tego w ogóle, my tak naprawdę już możliwe, że 3 razy tutaj jechaliśmy i za każdym razem pełny samochód, pełny jakiś pierdół, rzeczy. Cały czas nie da się ogólnie, przynajmniej w moim przypadku, nie dało się tego wziąć wszystkiego naraz. Nie przez to, że miejsca nie było, tylko po prostu, no jakby człowiek nie wszystko przemyśli na początku. Też nie na wszystko było miejsce na początku komputera, którego nie miałem, już teraz mam, tutaj stoi obok mnie. Związłem tak naprawdę dopiero po 2 tygodniach, odejmując jeden tydzień wyjazdu jeszcze, więc no po tygodniu jakby. I stoi u nas też na stole, więc trzeba będzie jakieś biurko ogarnąć, ale to wszystko z czasem. Samo zadomowienie się też musi pewnie chwilę potrwać, wiadomo, nowe miejsce, nowe miasto. Chociaż już jest okej, już tak jest powoli. Powoli jest coraz lepiej, wdrażamy się, że tak powiem. Tramwajami na razie się poruszamy, co jest dość szybkim sposobem na przemieszczanie się w Gdańsku tym bardziej. Bo samochodem to człowiek straciłby więcej nerwów i paliwa i przy okazji pieniędzy na jeżdżenie w tych korkach. A w tramwaj wsiadasz, on ma swój tor, on sam się nie przejmuje samochodami, po prostu jedzie. To jest duży plus. Też nie zamierzam robić jakichś room tourów czy czegokolwiek. Może wyjdzie w praniu, jakby nie chcę stricte pokazywać tego mieszkania jako, nie wiem, nie chcę go jakoś przedstawiać specjalnie. Nie czuję takiej potrzeby. Wyjdzie w praniu, zobaczycie pewnie na jakichś tam vlogach czy na innych filmach w końcu to mieszkanie i można sobie będzie je w głowie jakoś zwizualizować. Tak jednak no po prostu nie czuję potrzeby pokazywania tego mieszkania jakoś tak specjalnie na forum. Dla mnie jest zajebiste i to się liczy. Swoją drogą, takich organizacyjnych rzeczy w mieszkaniu nie mamy nadal czajnika. Tak, gotujemy wodę w garnku, co zresztą mogliście zobaczyć
chyba przed chwilą nawet, albo potem zobaczycie, no to, to gotujemy wodę w garnku jeszcze. Trzeba będzie jakiś czajnik ogarnąć, bo tak nie może być. Zamieszkać tutaj w Gdańsku, to już przed maturami, jesteś nie tutaj dokładnie, tylko po prostu ogólnie w Gdańsku, bo o tym mieszkaniu dowiedzieliśmy się gdzieś tak naprawdę w lipcu, sierpniu. To już było dawno po maturach, ale jeszcze przed maturami to już było takie, że po sezonie już na te studia, żeby pójść, było, ja nie wiem, przynajmniej ja czułem takie podekscytowanie, że coś nowego. Jakieś nowe miasto, duże miasto, coś się będzie działo, nowi znajomi, nowi ludzie dookoła. To było coś, na co z ręką na sercu mogę powiedzieć, że czekałem jakieś dobre pół roku, jeszcze przed maturami dużo już tak sobie mówiłem sobie, że już chcę być po tych maturach, żeby to minęło, żeby już być w tym październiku, pójść na studia i żeby być już tak, żeby się już wprawiać w nowe, że tak powiem, nowy etap w życiu. No bo jednak studia to jest taki trochę nowy etap w życiu. No i w końcu jest. W końcu jest, można powiedzieć, że nareszcie zaczynamy ten nowy etap w nowym totalnie mieście. No, może nie dookoła nowych ludzi, bo jednak starzy znajomi też zostają i też akurat kilku z nich no, będzie się kręcić dookoła Gdańska, więc będzie możliwość spotykania się na pewno. Tak jak powiedziałem, więcej o samych studiach i tak dalej powiem w następnym filmie, gdzie będę mówił o swoim pierwszym dniu na studiach i ogólnie o tym, co wybrałem, co będę robił, a w zasadzie co chciałbym robić. A co będzie, to się okaże. Nie będę też wchodził w kwestie kosztów i tak dalej, opłat, bo to nikogo nie interesuje. Znaczy pewnie kogoś interesuje, ale to są raczej prywatne sprawy. Po co mam komukolwiek o tym opowiadać? Nie mam takiej potrzeby, tak jak powiedziałem, tak samo pokazywania mieszkania, tak samo mówienia o kosztach. Po prostu. Konkretna informacja jest taka, że mieszkamy w Gdańsku z Tośką. Będziemy tutaj żyć przez, mamy nadzieję, najbliższe lata, kilka lat. Studia na pewno. Warunki są bardzo dobre. Mieszkanie tak samo, lokalizacja też świetna. Czego więcej chcieć? Po prostu tylko się uczyć, tylko czerpać i żyć. Po prostu sobie żyć i niektórzy mówią, że studia to najlepszy czas w życiu. Powiem za 3 lata albo za 5 lat. Wtedy się będę mógł wypowiedzieć. Na razie zaczynamy to dopiero i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Oczywiście nie mogło zabraknąć w moim filmie kawki, tak? To musi być w każdym vlogu. Na koniec jeszcze powiem, że mam naprawdę głowę, no może nie pełną, ale na pewno dużo mam pomysłów na to, co można by było tutaj robić i jak to wszystko wykorzystać, że mieszkamy w Gdańsku. No naprawdę jest tego trochę, nie chcę za dużo zdradzać. Na pewno najbliższe 2 filmy to będzie z wyjazdu ostatniego oraz z pierwszego dnia studiów i ogólnie o studiach. Także subskrybujcie i z dzwoneczkiem, żeby was filmy nie ominęły, bo wtedy będziecie mieli powiadomienia i będziecie po prostu na bieżąco, będziecie wiedzieć, kiedy jest film. Tak samo mówię, wbijajcie na Instagrama, żeby być też na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje. A i tam czasami zdradzam, co pojawi się niedługo na kanale, więc myślę, że warto zajrzeć i obserwować. Wszystkie linki macie tam na dole w opisie, zapraszam serdecznie. Akurat dzisiaj jedziemy do domu w sumie, zjeżdżamy na weekend, także trochę jeszcze czasu z rodzinką trzeba spędzić. A potem znowu do zapierdzielu. No może nie takiego zapierdzielu w sumie. Plan mam taki przyjemny na studiach, więc jest okej. Powoli będziemy się wdrażać, organizować, przyzwyczajać do tego nowego, do tego dużego miasta, do studiów samych, bo jednak jest to przeskok, jeśli chodzi o technikum, liceum, a jednak studia, no, trochę się to na pewno różni, więc do tego też się trzeba przyzwyczaić. Ale jestem bardzo dobrej myśli. I pewnie wy też będziecie widzieć to takie wdrażanie się gdzieś tam, mam nadzieję przynajmniej, w kolejnych etapach, w vlogach, filmach i tak dalej. Mam nadzieję, że uda się tu jakoś skonstruować wszystko. Mogę tylko pokazać, że tu mam komputer, tak jak powiedziałem. O, tutaj na stole jeszcze. Także no, przydałoby się jakieś biurko. Nie wiem, czy będzie tutaj w ten, czy będzie tam gdzieś w sypialni. Zobaczymy, to jest jeszcze sprawa otwarta. Tak jednak, moi drodzy, dzięki za obejrzenie. To by było na tyle. Widzieliście tam kilka wstawek z pakowania rzeczy do szafy, zrobienia sobie jedzonka, taki luźny vlog o tym wszystkim, co się teraz dzieje, pogadankowy znowu. Ostatnio polubiłem takie pogadankowe vlogi, gdzie mogę sobie po prostu pogadać. O, proszę bardzo. No jest to coś takiego, że mogę się po prostu wypowiedzieć na dany temat. Jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszył w takich vlogach, to też piszcie w komentarzach. Może jakieś mnie zainteresuje i może się wypowiem na ten dany temat, który zaproponujecie. Tak teraz, moi drodzy, trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie.
I dzięki za 500 subskrypcji, prawie 600 niedługo. Nie wiem, jak się stało, ale przez ten ostatni tydzień, dwa, tak skoczyły subskrypcje. Praktycznie o chyba 150 subskrypcji więcej, 100, coś tak. W takim tempie, że aż jestem w szoku. W takim tempie to my dojdziemy do 1000 za pół miesiąca. Także zróbcie wszystko, żeby tak się stało. Trzymajcie się, widzimy się niedługo. Cześć.